Na podstawie poprzednich części, mam nadzieję, że jest już dla Was jasne, że jeżeli mamy do czynienia z fakturą zakupu, to na pewno mówimy tutaj o podatku VAT naliczonym, czyli mamy do wyboru tylko dwie odpowiedzi z tych czterech. Teraz w jakiej wysokości? Zobaczmy, ta faktura zakupu opiewała na kwotę brutto równą 123 tysiące złotych. Brutto to cena netto plus podatek VAT. Czyli gdybyśmy mieli teraz wykalkulować podatek VAT, to musimy najpierw znać cenę netto. A cena netto, gdybyśmy odwrócili ten wzór, to cena brutto dzielona przez 1 plus stawka podatku VAT. No czyli te 123 tysiące złotych dzielimy przez 1 plus 23%, czyli przez 1,23, daje nam cenę netto 100 tysięcy złotych. Skoro podatek VAT ma stawkę 23%, to mnożymy 23% razy cenę netto i otrzymujemy podatek VAT doliczony na tej fakturze e, zakupu 23 tysiące złotych. Inny sposób wyliczenia tego podatku to odjęcie od ceny brutto ceny netto i również otrzymamy tą kwotę. Czyli właściwa odpowiedź w tym przypadku to VAT naliczony w wysokości 23 000 zł. Wiemy już w takim razie, mniej więcej czujemy zasadę działania podatku VAT. Teraz w jaki sposób jednostka rozlicza ten podatek VAT? Jeżeli wrócimy sobie do naszej jednostki Meblex, to powiedzieliśmy, że ta jednostka, jednostka Meblex na fakturach zakupu, w ogóle każdy przedsiębiorstwa na, przedsiębiorca na fakturach zakupu widzi VAT naliczony, a na fakturach sprzedaży VAT należny. Czemu naliczony? Bo jest naliczony podczas zakupu, a należny, ponieważ jest należny do Urzędu Skarbowego. Bo tak naprawdę VAT należny stanowi zobowiązanie do Urzędu Skarbowego, a VAT naliczony jest. Poniekąd należnością od urzędu skarbowego. Rozliczenie podatku VAT przez przedsiębiorcę polega na odprowadzeniu do urzędu skarbowego różnicy pomiędzy vat należnym a vat naliczonym. Jeżeli VAT naliczony jest większy od VAT-u należnego, to jednostka ma należność od urzędu skarbowego, czyli może oczekiwać zwrotu podatku VAT. Ród może ym, skorzystać z rozliczenia tego podatku w następnym miesiącu. O tych szczegółach powiemy sobie później. Częściej jest sytuacja odwrotna, czyli to zobowiązanie, ten VAT należny do urzędu skarbowego jest większy niż VAT naliczony i wtedy jednostka ma zobowiązanie do urzędu skarbowego, musi wpłacić podatek VAT do urzędu skarbowego, czyli odprowadza różnicę między tymi dwoma podatkami. Gdybyśmy teraz mieli spojrzeć na taki przykład. Jednostka Meblex w czerwcu zakupiła bale drewna o wartości w cenie netto równej 100 tys. złotych. W tym samym miesiącu jednostka sprzedała wyroby gotowe, czyli meble, firmie Handlex o wartości netto 120 tysięcy złotych. W obu przypadkach na fakturach został doliczony 23% podatek VAT. Jak jednostka rozliczy VAT na koniec czerwca z Urzędem Skarbowym? Spróbujcie najpierw samodzielnie dokonać tej kalkulacji, a za chwilkę zaprezentuję Wam, w jaki sposób to rozliczenie powinno wyglądać